Dzień dobry. Co roku o tej porze spotykamy się na kampusie głównym podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalnego wydarzenia kierowanego do kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie, dzięki któremu mogą poznać lepiej uniwersytet. W tym roku ze względu na specjalne warunki i epidemię koronawirusa niestety nie możemy zorganizować takiego spotkania. Ale wielu was pytało was nas w wiadomościach prywatnych, co będzie z nim otwartym, czy wydarzenie na pewno się odbędzie. Mimo niesprzyjających okoliczności stajemy na wysokości zadania i dziś specjalnie dla was na żywo z kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy na Dzień Otwarty UW online. Ja nazywam się Mieszko Czerniawski i mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie, które organizujemy zdalnie, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Chcę też zapewnić Państwa, że dołożyliśmy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim naszym uczestnikom. Dzień Otwarty UW online skierowany jest do kandydatów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, dlatego część materiałów, prezentacji czy komentarzy zostanie przetłumaczona na język angielski. Pozwólcie, że przywitam się właśnie z osobami z zagranicy. Hello everyone, warm welcome to the University of Warsaw Open Day online. I'm so glad that we can meet today at this event online for the first time ever. I hope that you are safe, you're feeling good and watching us at home. UW Open Day online consists of the four parts. The first one is dedicated to Polish speaking candidates. And it begins in a moment. Then I show you beautiful University of Warsaw places and tell something about our history. Later we move quickly on to the question and answer sessions. You can ask about our educational offer, fields of studies and other topics below in the chat. The last part is dedicated to you. Our experts from the admissions office and welcome point will guide through the admission procedure. Czas zatem rozpocząć Dzień Otwarty UW online. Proszę o zabranie głosu panią prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, profesor Jolantę Chojnicką-Mikę. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy zechcieli poświęcić swój czas i uczestniczyć w naszym spotkaniu. Serdecznie, szczególnie ciepło witam tegorocznych maturzystów, absolwentów, którzy wczoraj w różny sposób, niektórzy online, odebrali swoje świadectwa ukończenia szkoły, a teraz czekają na maturę, która ma się odbyć dopiero w czerwcu. Trzymając za Państwa kciuki, serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym w historii naszego Uniwersytetu Dniu Otwartym online, wirtualnym Dniu Otwartym. W tych zmienionych okolicznościami, w ten zmieniony okolicznościami sposób chcielibyśmy Państwu zaprezentować naszą uczelnię, mając nadzieję, że wielu spośród Państwa zacznie w październiku tego roku studia na naszej uczelni. Serdecznie wszystkich zapraszamy i mamy nadzieję, że Państwu spodoba się to wydarzenie, które wspólnymi siłami z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa właśnie dla Państwa organizujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani rektor. Przejdźmy zatem do pierwszej części naszego Dnia Otwartego online. Jest ona poświęcona rekrutacji na studia. Dzięki niej dowiecie się wielu nowych informacji o uniwersytecie, które każdy kandydat na studia powinien znać. Dodatkowo opowiemy o procedurze rekrutacji na studiach, o wymagania na studia oraz postaramy się też opowiedzieć o możliwościach rozwoju, jakie dają studia na UW. Kolejna część to wirtualna wycieczka, dzięki której mamy nadzieję pokazać wam niezwykły klimat studiowania na UW. Trzecia część to sesja pytań i odpowiedzi. Podczas niej nasi eksperci udzielą
porad na wszystkie wasze wątpliwości dotyczące rekrutacji na studia. Już teraz możecie zadawać swoje pytania dotyczące rekrutacji, ale też studiowania na uniwersytecie na czacie pod transmisją. Nie przedłużając, czas zacząć pierwszą prezentację dotyczącą faktów i liczb Uniwersytetu Warszawskiego. I muszę powiedzieć z nieukrywaną fascynacją, że to ja poprowadzę tę część. Więc przechodzimy od razu do działania. Uniwersytet Warszawski powstał w 1816 roku, czyli istniejemy już od 203 lat, a nasze początki to 5 wydziałów prawa i administracji, nauk lekarskich, teologiczny wydział, filozoficzny i sztuk pięknych. Dzisiaj to tak naprawdę większość z nich osobne uczelnie. 203 lata tradycji, ponad 100 kierunków w ofercie, o których jeszcze trochę powiemy przez cały czas trwania naszej transmisji, prowadzonych przez 21 wydziałów i 30 jednostek naukowo-dydaktycznych. Wszystkie zajęcia odbywają się na 3 uniwersyteckich kampusach. Mamy w naszym gronie absolwentów aż 6 noblistów. To niewiele mniej niż wszyscy nobliści z Polski, ale warto dodać, że nie każdy noblista, który wyszedł z Uniwersytetu Warszawskiego, to noblista polski. Mamy w składzie m.in. byłego premiera Izraela. Ostatnią naszą noblistką była Olga Tokarczuk, absolwentka Wydziału Psychologii. I tak jak pewnie Olga Tokarczuk, taki 94% absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu UW znalazło pracę. Jeśli chcielibyśmy zebrać całą społeczność Uniwersytetu Warszawskiego w jednym miejscu, musielibyśmy wynająć Stadion Narodowy. Tak. Dokładnie. Aż 55 tysięcy osób tworzy na co dzień społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. Większość to studenci, 42,5 tysiąca, ale też w tej części, jak widzicie na naszym małym obrazku, stanowią doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, a też 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy, dokładnie 7300 to pracownicy administracji i pracownicy naukowi. W tej części pracowników administracji jestem również ja. UW w Polsce, Europie i na świecie. UW według wszystkich rankingów krajowych jest najlepszą uczelnią, najbardziej prestiżowy to ranking Perspektywy. Tutaj od wielu lat jesteśmy na pierwszej pozycji. W rankingu QS z kolei jesteśmy 6. uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej. Warte też podkreślenia jest to, że w rankingu międzynarodowym, najbardziej prestiżowym, rankingu szanghajskim, nasza fizyka i matematyka jest w pierwszej setce tych kierunków na świecie. Okno na świat. Nasz uniwersytet, nasi badacze, pracownicy uniwersytetu na co dzień prowadzą badania naukowe aż w 20 krajach na 5 kontynentach. Ale to nie jedyny aspekt umiędzynarodowienia, jaki mamy na Uniwersytecie Warszawskim. Tylko w 2018 roku aż 500 podmiotów zagranicznych nawiązało z nami współpracę, dzięki czemu nasi studenci i pracownicy mogli wyjeżdżać na wymiany akademickie do 70 krajów. Oczywiście najbardziej popularnym z nich jest Erasmus+. Tak jak wspomniałem wcześniej, UW mieści się na 3 kampusach. Kampus główny, kampus Służew i kampus Ochota. Oczywiście przy każdym z nich w niedalekiej odległości lub też dosłownie na jednym z tych kampusów są akademiki, także studenci mają bardzo blisko na swoje zajęcia. O tym jeszcze opowiem w dalszej części podczas wycieczki. Jedną z jednostek, która ma swoje miejsce i na trwałe wpisała się w symbole Warszawy, jest Biblioteka Uniwersytecka. Łącznie ponad 3 miliony książek znajdziecie w bibliotece, ale cała sieć biblioteczna, wszystkie zasoby czytelnicze Uniwersytetu Warszawskiego to aż 6 milionów książek i czasopism. Jak pokazują statystyki, tylko 6 na 10 osób, które są czytelnikami bibliotek UW, to studenci i pracownicy uniwersytetu. Dlaczego? Dlatego, że każdy może założyć konto w bibliotece. Nawet wy, maturzyści, możecie znaleźć tam m.in. bardzo warte polecenia, kompendium przygotowawcze do matury i do nauki. Nasza oferta to, tak jak wspomniałem, ponad 100 kierunków studiów. One są prowadzone na 21 wydziałach i kilkunastu jednostkach naukowo-dydaktycznym. Zapamiętajcie
te nazwy wydziałów, ponieważ one odpowiadają w przybliżeniu kierunkom studiów, które prowadzone są na Uniwersytecie Warszawskim. Mam nadzieję, że już wybraliście sobie jakiś wydział, wybraliście sobie jakiś kierunek, którym się interesujecie, a jeżeli nie, to my postaramy się Was dzisiaj zainspirować do takiego wyboru. Jedną z inspiracji będą spotkania online, które odbędą się po zakończeniu naszej transmisji. Od godziny 12 przez najbliższe kilka godzin będą trwały spotkania kierunków i jednostek, do których będziecie mogli dołączyć i dowiedzieć się więcej o specyfice studiowania na danym kierunku, o zasadach rekrutacji, o wymaganiach rekrutacyjnych na konkretne kierunki. Oprócz tego całą ofertę uzupełnią prezentacje kierunków i jednostek, gdzie też znajdziecie dodatkowe i bardzo ważne informacje. Odsyłam Was już teraz do fanpage'a Uniwersytetu Warszawskiego i naszego wydarzenia Dnia Otwartego na OW, gdzie znajdziecie stosowne linki i do spotkań online, i do prezentacji. To tyle by było ode mnie. Chciałbym teraz zaprosić Monikę Rybkowską z Biura do Spraw Rekrutacji, która zdradzi Wam wszelkie szczegóły dotyczące procedury rekrutacji na studia. Moniko, proszę bardzo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tych szczególnych okolicznościach, siedząc bezpiecznie w domu, a jesteśmy na Dniu Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Ta część będzie dotyczyła procesu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w procesie rekrutacji? O czym w tej chwili Wam opowiem. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie znaleźć naszą ofertę, jak przebiega proces rekrutacji i gdzie można znaleźć zasady rekrutacji, zostańcie z nami. Dodatkowo podpowiem, gdzie szukać dodatkowych informacji. No dobrze, ale gdzie znaleźć tą ofertę? Na najważniejszej stronie dla kandydatów irk.uw.edu.pl. Zapamiętajcie, przyda się na przyszłość. Zobaczcie, jak fajnie ułożony jest katalog z naszymi kierunkami. Możecie sobie sprawdzić alfabetycznie, jaką mamy ofertę. Kierunków, o których powiedział Mieszko, mamy ich ponad 100. Zobaczcie, jeżeli macie wątpliwości albo macie ochotę zawęzić swój wybór, z pomocą przychodzi filtr. Możecie wybrać na przykład studia stacjonarne pierwszego stopnia. Dobrze, mamy już początek za sobą, teraz trzeba przejść proces rekrutacji. Jak to zrobić? Należy się zarejestrować w systemie, zobaczyć, jak wygląda proces rekrutacji, następnie przechodzą wyniki. To są ważne informacje, takie kroki, które pomogą nam w przejściu procesu rekrutacji. Zakładamy konto. System bardzo często prosi nas o uzupełnienie danych osobowych, prosi również o może wpisanie jakiegoś dodatkowego przedmiotu, prosi o wpisanie informacji dotyczących wykształcenia. Zobaczcie, jaki dokument jest wymagany przy rejestracji i czy nie trzeba go wcześniej załączyć do systemu. Na koniec dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, jeśli się zapiszemy na kierunek. Jak trzeba przystąpić do rekrutacji? Jak należy sprawdzić zasady i tryb kwalifikacji? To wszystko znajduje się na naszej stronie. Warto jest zapoznać się z zawartością zakładki wiadomości, ponieważ w taki sposób kontaktuje się z Wami Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Zobaczcie, teraz mamy zasady rekrutacji. O co z tym chodzi? Jak to wygląda? Dlaczego widzicie jakieś procenty? Więc spokojnie, to jest ten moment, w którym pozwolimy sobie na to, żeby rozwiać wątpliwości. Wymagamy najczęściej trzech przedmiotów. One mogą być na poziomie do wyboru. Dodatkowo wymagane są również przedmioty tak zwane, mogą być punktowane. Jaka jest różnica? Jeżeli nie posiadacie przedmiotu wymaganego, niestety nie możecie wziąć udziału w procesie rekrutacji. Natomiast jeżeli nie posiadacie przedmiotu punktowanego, możecie wziąć udział w procesie rekrutacji na dany kierunek, ale będziecie mieli mniejszą liczbę punktów. O co chodzi z wagami? Różne przedmioty mają różne przeliczniki, ale całość to 100%. Warto jest zobaczyć w momencie, kiedy mamy do wyboru poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, jaka jest waga. Być może ona nam podpowie, który przedmiot warto jest zdać w momencie, kiedy jest do wyboru, jednak na poziomie rozszerzonym. Często pytacie o progi.
Ale czym rzeczywiście jest próg? Próg do kwalifikacji na Uniwersytecie Warszawskim to co najmniej 50%. Sprawdźcie bardzo szczegółowo w zasadach rekrutacji, bo na niektóre kierunki jest wyższy. Dlatego zupełnie na spokojnie zobaczcie, jak to wygląda. Pytacie o progi i mam wrażenie, że pytacie jednak o coś innego niż to, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli o progach kwalifikacji. Pytacie, jaki wynik miała ostatnia osoba zakwalifikowana na studia w poprzednim roku. Nie sugerujcie się tym. Postarajcie się zdać maturę najlepiej, jak potraficie, na 100%, ponieważ na wynik kwalifikacji ma wpływ nie tylko liczba kandydatów na studia, ale między innymi ich wyniki z poszczególnych przedmiotów. Dlatego dajcie z siebie wszystko. I statystyki oczywiście nam pomagają, ale nie powinny być głównym źródłem odniesienia. Dobrze, idziemy dalej. Jak już mamy zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia, to czym tak naprawdę jest dokument uprawniający do podjęcia studiów? Jest to świadectwo maturalne. Bez względu na to, jaki rodzaj tego świadectwa posiadasz, możesz przystąpić u nas do procesu rekrutacji. Dostosowaliśmy przelicznik do nowej matury, więc serdecznie zapraszamy każdego. Jak są zasady, bywają też ulgi. Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą szczebla centralnego, możesz być zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego w całości lub z jego części. I znowu odsyłam do zasad rekrutacji, sprawdźcie bardzo szczegółowo, a może się okazać, że wasza olimpiada zwalnia was całkowicie z postępowania rekrutacyjnego. Na niektóre kierunki studiów prowadzimy rekrutację dwuetapową. Co to znaczy? To znaczy, że możemy mieć egzamin wstępny, tak zwany sprawdzian predyspozycji. Zobaczcie, czy na kierunek, który wybieracie, nie wymagana jest właśnie rekrutacja dwuetapowa. To jest oczywiście potrzebne do tego, żebyśmy sprawdzili wasze kompetencje, które wykraczają poza program szkolny. Oczywiście w przypadku studiów w języku angielskim sprawdzamy wasze umiejętności językowe, waszą znajomość języka. W przypadku studiów takich, jak widzicie, jak logopedia ogólna i kliniczna, sprawdzamy, czy język giętki potrafi powiedzieć wszystko to, co pomyśli głowa. Zasady rekrutacji bywają też na studia drugiego stopnia. Ja cały czas mówię o maturze, a przecież mamy bardzo bogatą ofertę studiów drugiego stopnia. Jeśli posiadasz dyplom co najmniej licencjata, może magistra lub inżyniera, zapraszamy na studia drugiego stopnia. Zasady kwalifikacji, jak widzicie, potrafią być bardzo różne. Tutaj jest bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o możliwości. Czasem bierzemy pod uwagę oceny z dyplomu, czasem musisz przyjść na egzamin, czasem jest jakiś test. I warto zobaczyć, a może wymagane są tylko dokumenty lub dodatkowo. Taką miłą informacją może być fakt, że możesz wziąć udział w rekrutacji po dowolnym kierunku na inny wybrany. Załóżmy, wybierasz biologię, studiowałeś biologię, ale masz ochotę teraz na dziennikarstwo, a może nawet na administrację. Zapraszamy serdecznie. Sprawdź oczywiście zasady rekrutacji. Gdzie można znaleźć pełną informację? To już wiecie, na stronie irk.uw.edu.pl. Warto zapamiętać, ale myślę, że już po tej prezentacji zostanie wam w głowie na długo. Jeżeli zapoznacie się z zasadami rekrutacji, możecie sobie pomóc. Mamy spis treści. W zależności od tego, jaką masz maturę, możesz zajrzeć i zobaczyć, od razu kliknąć. Może informacja o opłacie jest ci w danym momencie potrzebna najbardziej. Nie szkodzi, to wszystko widać jak na dłoni. Możecie spokojnie to obejrzeć. Przychodzi też czas, kiedy zamykamy proces rekrutacji i oczekujecie na coś, co jest najważniejsze, to znaczy na wyniki rekrutacji. Oczywiście najbardziej pożądany jest ten wynik o zakwalifikowaniu na studia, ale o tym za chwilę. Powiedzmy o tym
takim mniej przyjemnym. To znaczy o informacji, w której dowiadujecie się, że jesteście niezakwalifikowani. O tym oczywiście będziecie wiedzieć, o tych wszystkich wynikach, dowiecie się ze swojego konta, z zakładki zgłoszenia rekrutacyjne. Dlatego musicie czuwać, pilnować terminów i zobaczyć. Ale co się dzieje? Wtedy, kiedy dostajecie informację o tym, że jesteście niezakwalifikowani na studia, pojawia się cała lawina pytań. Co dalej? Jak to zrobić? Jak to możliwe? Więc możliwości jest dużo. Być może nie spełnialiście zasad kwalifikacji, albo wasze wyniki były niewystarczające do tego, by się zakwalifikować. W komunikacie zawsze podana jest informacja, z jakiego powodu się nie udało. Ale spokojnie, przecież być może na inne kierunki prowadzona jest rejestracja i możesz wziąć jeszcze udział, oczywiście po spełnieniu zasad kwalifikacji. Przejdźmy w bardziej optymistyczne rewiry. Mamy informację o tym, że jesteśmy na liście rezerwowej. Co to jest rezerwa? Dlaczego jesteśmy w takim pośrednim punkcie? Twój wynik może nie pozwolił na to, żeby się zakwalifikować na studia, ale nie jest jeszcze tak najgorzej, bo przecież nie dostałeś informacji o niezakwalifikowaniu. Dlatego spokojnie poczekaj. Być może osoby, które zakwalifikowały się w pierwszym terminie, nie złożą dokumentów. I wtedy, jeśli jesteś na niezbyt odległej pozycji, masz szansę na przesunięcie. Czyli znowu, na stronie irkuw.edu.pl zakładka zgłoszenia rekrutacyjne. Sprawdzasz w odpowiednim momencie, czy nie było sytuacji właśnie ewentualnego przesunięcia. No dobrze, to teraz mamy wynik o tym, że jesteśmy zakwalifikowani na studia, czyli ten najcudowniejszy na świecie, spełnia się nasze marzenie, dostajemy się na kierunek, który nas najbardziej interesował. Nasze marzenie się spełnia. I co teraz? Oczywiście bardzo się cieszymy, skaczemy do góry, bardzo jesteśmy zadowoleni, ale musimy zejść na ziemię. Trzeba teraz bardzo spokojnie sprawdzić, jakie są wymagane dokumenty, gdzie należy je złożyć, już na dobrze wam znanej zakładce zgłoszenia rekrutacyjne, zobaczyć komunikat od komisji rekrutacyjnej, gdzie należy to zrobić. Czyli tak, dostajemy informację o tym, że jesteśmy zakwalifikowani. Musimy złożyć dokumenty w celu potwierdzenia chęci przyjęcia na studia. Jak już złożymy komplet wymaganych dokumentów, to wtedy za chwilę powiem wam, co dalej. Ale dobrze, wróćmy na spokojnie. Co trzeba zrobić? Jak należy złożyć komplet wymaganych dokumentów? Rzecz najważniejsza. Gdzie szukać informacji o tym, jaka jest lista wymaganych dokumentów? Na stronie rekrutacja uw.edu.pl, czyli na stronie Biura do Spraw Rekrutacji, znajdziecie pełną listę wymaganych dokumentów. Sprawdźcie ją bardzo porządnie. W momencie, kiedy zabraknie jakiegoś dokumentu, komisja rekrutacyjna może odmówić przyjęcia. Najczęściej składacie dokumenty osobiście. To jest wtedy wasz pierwszy osobisty kontakt z wydziałem, z komisją rekrutacyjną, z klimatem, anturażem i architekturą Uniwersytetu Warszawskiego. Bywa też tak, że musicie kogoś upoważnić do tego, bo sami nie możecie zrobić. Czyli znowu jest ta sytuacja, w której musicie mieć komplet wymaganych dokumentów i dodatkowo osoba przez was upoważniona musi mieć na piśmie upoważnienia. Pamiętaj, że jeśli nie złożysz kompletu wymaganych dokumentów w terminie, zostajesz nieprzyjęty na studia. Po złożeniu dokumentów dostajesz wpis na listę studentów. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego dostają decyzję o przyjęciu na studia w formie papierowej. Serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą sekcją zagraniczną Biura do Spraw Rekrutacji. W bardzo wyczerpujący i przyjazny sposób odpowiedzą na wszystkie wasze wątpliwości. Więc serdecznie was zapraszam. I informacje zamieszczone przez wydział i komisję rekrutacyjną oczywiście też są dostępne w zakładce zgłoszenia rekrutacyjne. Jak dostajemy wpis na listę studentów, to dostajemy też dostęp do systemu
USOS. USOS jest bardzo ważny. Jak potrzebujecie informacji o tym, do kiedy trzeba złożyć wniosek o akademik, albo jaki jest numer rachunku, na który macie dokonać opłaty za czeste, to oczywiście te informacje są dostępne w systemie USOS. No dobrze. Obiecałam na koniec, że podpowiem, gdzie znaleźć dodatkowe informacje. Mam nadzieję, że teraz po tej prezentacji rozwialiśmy wszystkie wasze wątpliwości, jeżeli jakieś były wcześniej. Ale zawsze możecie się posiłkować dodatkowymi informacjami. Pierwsze dwa linki znacie już doskonale, mówiłam o nich bez przerwy, zapadły wam z pewnością w pamięci. Na tych stronach, poza szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji, macie również informacje dodatkowe, takie bonusy. Powstał film dotyczący procesu rekrutacji, który może wam pomóc w jakichś krokach, jeśli macie wątpliwości. Powstały pytania i odpowiedzi, te najczęściej zadawane przez was, więc serdecznie tam zapraszam. O tych pozostałych dwóch nie powiedziałam zbyt wiele, ale z pewnością zaraz dowiecie się o nich więcej. One się mogą przydać w dalszym waszym kroku. Ja bardzo serdecznie dziękuję, cieszę się, że mogliśmy się spotkać i do zobaczenia. Dziękuję Moniko za jasne wyłożenie wszystkich kwestii dotyczących rekrutacji. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się podobało, napiszcie nam to w komentarzu pod transmisją. W komentarzach pod transmisją możecie też cały czas zadawać pytania rekrutacyjne. Wiemy, że w ciągu kilku, dosłownie kilku minut, ponad 100 ich napisaliście. Zapewniam was, że postaramy się odpowiedzieć na jak największą ich liczbę. Nasi eksperci już czekają na sesję Q&A, żeby przygotować odpowiedzi na wasze wątpliwości, a te pytania, których nie poruszymy podczas naszej transmisji, też nie martwcie się, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć po prostu w komentarzach pod transmisją. Czas teraz oddać głos studentom. O możliwościach rozwoju studiowania na UW opowie Kamil Bonas, przewodniczący samorządu studentów UW. Cześć wszystkim. Samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego to największy samorząd w Polsce, ponieważ studenci i studentki tworzą razem największy samorząd. Każdy z nas i każda z nas jest jego częścią. Samorząd studentów to oczywiście nasza społeczność, która działa przez organy. Organy, które są reprezentantami w poszczególnych gremiach Uniwersytetu Warszawskiego również. Studenci to niewątpliwie ważna tkanka całego Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza reprezentacja znajduje się chociażby w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego, w radach dydaktycznych, czy w radach wydziału. Stanowimy zwykle 20%, ale czasami zdarza się, że więcej, nawet 25% jak w radach dydaktycznych. Jednym z najważniejszych organów Uniwersytetu Warszawskiego jest Rada Uczelni i tam również studenci mają swojego reprezentanta. Jeżeli chodzi o nasze organy samorządu studenckiego, które na co dzień pracują dla dobra całej społeczności studenckiej, to przede wszystkim warto wymienić Zarząd Samorządu Studentów, Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a także Rady Samorządów Studentów, które są obecne na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, a także na jednostkach ogólnouniwersyteckich. Jeżeli mówimy o Zarządzie Samorządu Studentów, to oczywiście warto wspomnieć o komisjach zarządowych, ponieważ życie studenckie to nie tylko nauka, ale to także dobra rozrywka, a przede wszystkim ten codzienny kontakt z innymi osobami, oczywiście teraz trochę utrudniony przez epidemię koronawirusa, ale mimo wszystko jednak dalej trzymamy się razem. Tak więc w samorządzie mamy takie komisje, które na co dzień pracują po to, żeby było nam wszystkim lepiej. I są to komisje, które dotykają spraw chociażby dydaktyki jakości kształcenia, bo tam studenci są bardzo ważni. Kwestie oczywiście socjalne, o których później, a także ta cała część kulturalna, jak chociażby komisja kultury, komisja promocji czy komisja sportu.
Ponadto samorząd studentów ma wyjątkowego reprezentanta, jakim jest rzeczniczka praw studentów. To jest nasz student, studentka dokładnie w tym momencie, która reprezentuje i wspomaga wszystkich potrzebujących studentów i studentki na co dzień, w razie gdyby pewne nasze prawa były naruszane. Tak jak już powiedziałem, życie studenckie to nie tylko nauka, ale to także fajne projekty, które możemy realizować na naszym pięknym uniwersytecie. Oczywiście najsłynniejsze juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego w tym roku niestety nie mogą się odbyć w maju z racji epidemii koronawirusa, ale mimo to pracujemy dla Was, aby takie święto mogło zaistnieć na jesieni. Projekty na co dzień widoczne na standach musiały się ostatnio przenieść do internetu, ale oczywiście dalej robimy wszystko, aby wspólnie tworzyć tą wyjątkową społeczność. Takie projekty jak na przykład Nauka jest kobietą, to są projekty typowo misyjne, pokazujące to, jaki nasz świat jest różnorodny, jak ważne są pewne gremia, chociażby na przykład takie miasteczko na styku kultur. Wyjątkowe wydarzenie, które łączy na Uniwersytecie Warszawskim studentów z zagranicy, studentów z Polski. Te wszystkie osoby mogą zaprezentować swoje kultury i razem się przenikać na naszym cudownym uniwersytecie. Oczywiście imprezy, bo takich też jest pełno, otrzęsiny najsłynniejsze i największe w całej Warszawie. Piękne wyjazdy, te bardziej integracyjne, ale również szkoleniowe, bo takich nie brakuje. Tygodnie artystyczne, czy wielkie akcje standowe typu Witaj na UW albo Buf dla SUW, kiedy przez całą noc studenci i studentki mogą buszować w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i przygotowywać się do sesji. Oczywiście angażowanie się, tak jak powiedziałem, to nie tylko organy samorządu studentów, ale także inne organizacje, które są na Uniwersytecie Warszawskim. I tak możemy działać na co dzień, chociażby w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, ISN-UW, ale także możemy realizować się w kołach naukowych, bo to również jest olbrzymia grupa ludzi, która na co dzień chce zagłębiać się i powiększać swoją wiedzę. Ponadto wyjątkowa komisja przy Zarządzie Samorządu Studentów, jaka działa, to Uniwerek TV. Tam studenci i studentki mają możliwość rozwijania się po to, aby później funkcjonować w najlepszej klasie mediów w tym kraju. Wielkie telewizje jak TVN Polsat czy TVP, tam są nasi studenci, którzy wcześniej działali w Uniwerek TV. Wyjątkowe materiały, które możecie zobaczyć chociażby na kanale YouTube. Ponadto Radio Campus, również rozwój. Na co dzień mamy własną rozgłośnię, która funkcjonuje. Możemy także realizować się na gruncie wolontariatu w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW. Ponadto oczywiście mamy chór Uniwersytetu Warszawskiego, wyjątkowy, naprawdę taki budujący. Ponadto na Uniwersytecie Warszawskim jest wyjątkowa organizacja, w sumie przestrzeń tak naprawdę, inkubator UW. To właśnie przestrzenie, które są zlokalizowane, czy to na kampusie głównym, na kampusie Ochota, albo na Powiślu. Tam możemy nie tylko pomyśleć o naszym przyszłym biznesie, ale także go powoli wcielać w życie. Uniwersytet daje olbrzymie możliwości. Należy z nich po prostu korzystać. A studenci i studentki to niewątpliwie jedna z najważniejszych tkanek tej uczelni. Ponadto oczywiście na Uniwersytecie Warszawskim jedna z naszych komisji oferuje najlepszy program zniżek studenckich w Polsce, to UW HIR, aplikacja, która jest dostępna na telefonach mobilnych, z której możecie uzyskać zniżki, czy to w lokalach gastronomicznych, w księgarniach, a także w wielu, wielu innych miejscach zlokalizowanych na mapie całej Warszawy. Przechodząc już trochę bardziej w życie codzienne na Uniwersytecie Warszawskim, mam nadzieję, że co prawda epidemia koronawirusa trwa, ale mam nadzieję, że w październiku będziemy mogli Was przywitać na wszystkich kampusach Uniwersytetu Warszawskiego w ramach wielkiej akcji
Witaj na UW, gdzie wtedy bezpośrednio będziemy mogli się z wami spotkać. No niestety, ten dzień otwarty jest w wersji online, bo teraz nie możemy, ale może właśnie w październiku będzie taka okazja, żeby porozmawiać i powiedzieć, co jest warte tego, żebyśmy pamiętali podczas całego naszego cyklu studiowania. Dla jednych 3 lata, dla innych 5, a może niektórzy będą chcieli pójść na doktorat. Jak już powiedziałem, Uniwersytet Warszawski to nie tylko nauka, ale ona jest bardzo ważna. Dlatego mamy możliwość kształcenia się dodatkowo poza tymi programami, które są w ramach naszych studiów na naszych kierunkach. Nie tylko przedmioty obowiązkowe, ale właśnie te inne poszerzające nasze horyzonty. I tak mamy wielką, olbrzymią, bogatą ofertę języków obcych, ponad 40 języków. Te oczywiście typowe jak angielski, hiszpański czy francuski, ale także te nietypowe typu węgierski, mongolski czy hindi. Także jest z czego korzystać. Są one realizowane na wielu miejscach Warszawy, dlatego nie bójcie się, że będziecie musieli z jednego końca na drugi będziecie musieli po prostu się transportować. Oczywiście sport, bo aktywność fizyczna jest bardzo ważna. I tak nasza oferta studium wychowania fizycznego razem przy współpracy z innymi podmiotami, jak na przykład klub AZS, daje ofertę około 40 różnych form aktywności sportowej. Mamy tutaj oczywiście takie popularne jak koszykówka czy piłka siatkowa, ale także trochę mniej typu jazda konna. Także jest naprawdę z czego wybierać i jak się rozwijać. Jeżeli chodzi o języki, o których mówiłem wcześniej, to mamy możliwość 4 semestrów takich darmowych kursów lektoratów. W przypadku sportu jest trochę inaczej, ponieważ studenci, którzy są na studiach stacjonarnych, muszą wyrobić 3 semestry w WF-u. I tak jak właśnie widzicie tutaj na tej prezentacji, jest zdjęcie z naszego nowego obiektu, który znajduje się pod Biblioteką Uniwersytecką, a dokładnie w jej piwnicach. To jest przepiękna, nowoczesna, największa chyba w kraju siłownia połączona z różnymi miejscami do ćwiczeń, jak chociażby w szermierkę czy imitująca zawody pływackie. Ponadto, co ważne i co chciałbym wam dzisiaj przekazać, to to, że uniwersytet daje możliwość wsparcia materialnego. Tak, właśnie pomoc, bardzo często możemy to zagłębiać się chociażby teraz, kiedy mamy epidemię koronawirusa, właśnie zapomogi, które jest jedną z elementów pomocy materialnej, są przyznawane po to, żeby wesprzeć studentów i studentki, którzy niestety stracili pracę z racji obecnej sytuacji. Tak jak już powiedziałem, mamy kilka form pomocy materialnej. To są stypendia socjalne po to, żeby się móc utrzymać tym troszkę mniej zamożnym studentom w tak, jakby nie było drogiej stolicy, czyli w Warszawie. Oczywiście dla tych, którzy są wybitni, kształcą się jak najlepiej na naszej uczelni, dajemy możliwość takich świadczeń, stypendium rektora za dobre, wybitne wyniki w nauce, co jest istotne po to, żeby podwyższać standard osób, które chcą później realizować się, być naukowcami, profesorami itd. Oczywiście nie zapominamy o osobach niepełnosprawnych. Oni również mają wielką pomoc na naszym uniwersytecie. Na co dzień mobilność wiadomo, czasami może być utrudnieniem właśnie dla osób z niepełnosprawnościami, ale tutaj Uniwersytet Warszawski dba o to, chociażby w transporcie między kampusami uniwersytetu, a także właśnie w świadczeniach, czyli stypendia, które są przeznaczone dla osób właśnie z niepełnosprawnościami. Nie pozostaje mi nic innego, jak oczywiście zachęcić was do tego, abyście na bieżąco śledzili to, jak działają organy samorządu studentów i dlatego chciałbym was zaprosić na naszą stronę na Facebooku, ale także na strony poszczególnych RSS-ów, czyli tak jak już wcześniej mówiłem, Rad Samorządu Studentów na poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwerek TV ma swój kanał na YouTubie, tam możecie zobaczyć materiały, które są przygotowywane, to są relacje z naszych wydarzeń, a także oczywiście ich materiały eksperckie, reporterskie i tak dalej.
Oczywiście jesteśmy na Instagramie, o tym nie należy zapominać. Tam wiele relacji, zdjęć, również tych zakulis naszej działalności. Na co dzień mieścimy się, samorząd centralny, czyli Zarząd Samorządu Studentów, mieści się przy Krakowskim Przedmieściu 24 w pięknym budynku zabytkowej kamienicy. Tam też jest nasze biuro na co dzień, które pracuje specjalnie dla Was, żebyście mogli uzyskać tam oczywiście informacje, ale także wszelkie wsparcie i do tego Was serdecznie zachęcam, żeby nas odwiedzać. To tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w październiku będziemy mogli się zobaczyć na tym pięknym uniwersytecie i porozmawiać o wielu wyjątkowych rzeczach, na których akurat tutaj nie mamy czasu, żeby Wam wszystkiego oczywiście przekazać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Kamilu. Mamy trochę czasu, żeby opowiedzieć Wam jeszcze o spotkaniach online, które czekają na Was od godziny 12. Wiem, że o to pytacie w komentarzach, bo zajrzałem pod transmisję. Dziękuję też za wszystkie miłe słowa, które kierujecie do nas, organizatorów dzisiejszego Dnia Otwartego. Opowiem właśnie krótko o tych spotkaniach online, co musicie jeszcze wiedzieć. Pytacie nas na przykład, gdzie znaleźć konkretne wydziały, konkretne jednostki i ich spotkania. Wygląda to tak, że wchodzicie na wydarzenie Dzień Otwarty UW online, znajdziecie je bez problemu w internecie, na pewno część z Was jest też dodana do tego wydarzenia. Tam znajdziecie w podpiętym poście link do spotkań online. Jak sobie klikniecie w ten link, to wyświetli Wam się bardzo długa lista z różnymi spotkaniami. I teraz bardzo ważne, te spotkania są ułożone alfabetycznie nazwami kierunków studiów. Nie wydziałami, nazwami kierunków studiów. Tak więc jeżeli interesują Cię stosunki międzynarodowe, to po prostu szukaj stosunków międzynarodowych, nie konkretnie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Jeżeli oczywiście macie z tym problemy, cały czas piszcie do nas pod transmisją. My postaramy się pomóc Wam najlepiej, jak potrafimy. Nasz cały sztab osób, które czuwa nad wydarzeniem, cały czas pracuje. Ich działalność możecie też podejrzeć na przykład na naszym Instagramie uniwersyteckim. Konto nazywa się po prostu Uniwersytet Warszawski, gdzie pokazujemy właśnie różne kadry z backstage'u dzisiejszego wydarzenia. A normalnie znajdziecie tam też masę ciekawych informacji, pięknych zdjęć i kolorowych przestrzeni uniwersytetu. No właśnie, skoro wiecie już o teorii studiowania na UW, czas na praktykę. Zapraszam Was na wirtualną wycieczkę po naszej uczelni. It's time for the next part of our UW Open Day Online. Feel invited to walk around the university. Our virtual tour is conducted in Polish, but don't worry, we prepared subtitles in English, so let's go. Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów stolicy. To tu swoją przygodę z Uniwersytetem każdego roku zaczyna 18 tysięcy studentów. Nie tak dawno to ja byłem na Waszym miejscu. Jestem Mieszko i pracuję na Uniwersytecie od 2 lat. Niestety, z powodu epidemii koronawirusa nie możemy się spotkać dzisiaj na Kampusie Głównym, ale obiecuję Wam pokazać go z jak najlepszej strony. Gotowi? Zaczynamy! UW został założony w 1816 roku i początkowo obejmował tylko 5 wydziałów. Prawa i nauk administracyjnych, nauk lekarskich, teologiczny, filozoficzny oraz nauk i sztuk pięknych. Dziś większość z nich to osobne warszawskie uczelnie, a uniwersytet to 21 wydziałów i 30 jednostek obejmujących nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne. Historyczny charakter uczelni zachowała architektura. Budynek z zegarem, który widzisz na wprost, to tak zwany stary buf. Przez ponad 100 lat mieściła się tu biblioteka, a dziś odbywają się zajęcia, a także specjalne wykłady i konferencje. Zresztą sam zobacz. Stary buf przyciąga nie tylko swoim klasycystycznym wyglądem, ale także dźwiękiem. Odmierzający czas zegar przypomina o tym, że właśnie zaczynają się zajęcia.
Każdego dnia, punktualnie o 12, usłyszysz z tego zegara pieśń studencką Gaudeamus Igitur. Poznaj Sławka, studenta, który od wielu lat jest z nami na kampusie, a dziś stosuje się do zaleceń związanych z koronawirusem. Z nim wiąże się też pewna legenda. Otóż studenci wierzą, że jeżeli uścisną dłoń Sławkowi przed sesją, zdadzą wszystkie egzaminy w terminie. Jak widać, wielu próbowało, a z doświadczenia mogę ci powiedzieć, że bywa różnie. Na kampusie głównym jest łącznie kilkanaście budynków. Tu swoje zajęcia mają studenci polonistyki, geografii i gospodarki przestrzennej, historii, orientalistyki i historii sztuki, archeologii, prawa i administracji, kulturoznawstwa oraz nauk politycznych. Ale UW to nie tylko kampus główny. Uniwersytet ma swoje budynki praktycznie w całej Warszawie. Na Ochocie swoje zajęcia mają studenci biologii, chemii, fizyki, geologii, matematyki i ochrony środowiska. Tu także znajdują się dwa z sześciu akademików oraz studium wychowania fizycznego i sportu. Na Służewie znajdują się wydziały zarządzania oraz lingwistyki stosowanej. Już niebawem studenci filologii wschodnich i lingwistyki stosowanej przeniosą się do nowoczesnego budynku na Powiślu, zaledwie 3 minuty od kampusu głównego, tuż obok Biblioteki Uniwersyteckiej, jednej z największych stołecznych bibliotek i żywego symbolu dzielnicy. Wróćmy na kampus główny. Jak już wiesz, na UW jest 21 wydziałów i 30 jednostek, które prowadzą kierunki studiów. Każdy wydział ma swój budynek i swoją specyfikę. Choć pod wieloma względami jednostki różnią się od siebie, każda z nich ma swoją część administracyjną i dydaktyczną. Zobacz, jak to wygląda w praktyce. Na uniwersytecie mamy trzy typy zajęć. Pierwszym z nich są wykłady, prowadzone w dużych aulach, właśnie takich jak ta. Są prowadzone dla całego roku, a ich zaliczenie odbywa się w sesji egzaminacyjnej, czyli takim specjalnym czasie przeznaczonym na zdawanie egzaminów tuż po zakończeniu semestru. Ćwiczenia i konwersatoria organizowane są w mniejszych grupach, ale za to wymagają większego zaangażowania od studentów przed i w trakcie zajęć. Studenci kierunków ścisłych i przyrodniczych mają też laboratoria profesjonalnie przystosowanych do tego pomieszczenia. Każda jednostka ma swoją komisję rekrutacyjną. To właśnie ona przyjmie od Ciebie dokumenty, kiedy zakwalifikujesz się na studia. Sercem administracji wydziału jest dziekanat, o którym pewnie słyszałaś lub słyszałeś już wiele legend. Faktem jest jednak to, że to tutaj studenci załatwiają wszystkie swoje sprawy związane ze studiami, których nie mogą zrobić samodzielnie w USOS-ie, czyli takim naszym specjalnym systemie internetowym, w którym otrzymujemy oceny, możemy sprawdzić plan zajęć albo zarejestrować się na przedmioty. Wszystkie poważniejsze sprawy związane z rekrutacją, studiami czy wyjazdami na stypendia zagraniczne załatwisz w Pałacu Kazimierzowskim. Tam znajduje się Uniwersyteckie Centrum Dowodzenia, czyli Biuro Administracji UW. Swoją siedzibę ma tam także rektor, który stoi na czele uczelni. Zanim jednak się tam udamy, zwróć uwagę na budynek po lewej stronie. To Audytorium Maksimum. Tu mieści się największa aula na całym uniwersytecie. Choć dziś jest tu pusto, może wejść tu nawet 900 osób. Na co dzień odbywają się tu wykłady, a od święta największe uroczystości, m.in. inauguracja roku akademickiego, która czeka Cię już niebawem. Pałac Kazimierzowski to najstarszy budynek na kampusie głównym. Jego historia sięga pierwszej połowy XVII wieku, a zbudowany został jako jedna z rezydencji króla Władysława IV Wazy. W XVIII wieku mieściła się tu szkoła rycerska, która kształciła elity oświeceniowej Polski i przyszłe kadry biorące udział m.in. w powstaniu kościuszkowskim. Nieprzerwanie od 1816 roku należy do uczelnianego kompleksu. Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie to sala senatu, gdzie odbywają się posiedzenia głównego organu uczelni. Swoim wystrojem zachwyca sala złota, gdzie UW podejmuje najbardziej znamienitych gości. Głowy państw, ambasadorów, przedstawicieli nauki. Wychodząc z Pałacu Kazimierzowskiego, nie przeoczysz najsłynniejszego okna na całej uczelni. To tu przez 10 lat mieszkał, uczył się i tworzył
młody Fryderyk Chopin. Nie pokazałem Ci jeszcze jednego miejsca. Jest nim Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, czyli popularny BUW. To tu spędzałem długie godziny, ucząc się do egzaminów podczas sesji, a w przerwach od nauki podziwiałem piękno miasta z jednego z największych ogrodów na dachu w Europie. W sumie w BUW-ie i bibliotekach wydziałowych mieści się ponad 6 milionów książek i czasopism, z których część możesz wypożyczyć. Co ważne, nie musisz być studentem UW, by móc korzystać z jej zasobów. Konto może założyć każdy, a znajdziesz tu przydatne materiały do nauki, do matury. Mam nadzieję, że te Wam pójdą świetnie i już za kilka miesięcy spotkamy się na UW. Do zobaczenia! Wracamy na kampus główny. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza wirtualna wycieczka. Jeśli tak, to po raz kolejny czekamy na Wasze komentarze pod naszą transmisją. Tam jeszcze przez kilkanaście minut możecie pytać o kwestie związane ze studiowaniem na UW. Let's move on to the Q&A session. As you can see on screen, our employees are prepared to answer your questions, so do not hesitate and write your questions down on chat below. Przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. Na Wasze wątpliwości rekrutacyjne sposób znajdą Katarzyna Basisty z Welcome Pointu. Hello. Katarzyna Kotwica z sekcji zagranicznej Biura do Spraw Rekrutacji. Dzień dobry. Piotr Łapczyński z Biura do Spraw Rekrutacji. Dzień dobry. Oraz Kamil Bonas, przewodniczący Samorządu Studentów. Cześć. UW. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Zaczynamy od chyba najbardziej takiego newralgicznego pytania, które nurtuje większość naszych kandydatów. Kieruję to pytanie do Piotra. Czy w związku ze stanem epidemii w Polsce zostaną przesunięte terminy rekrutacji na studia? W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych w tym roku harmonogram rekrutacji na Uniwersytet Warszawski również ulegnie przesunięciu. Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie odbędzie się najprawdopodobniej w terminie sierpniowo-wrześniowym. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące terminów, w których to postępowanie się odbędzie, zostaną niezwłocznie zamieszczone na naszych stronach, na stronie głównej Uniwersytetu, na stronie Biura do Spraw Rekrutacji, na stronie internetowej rejestracji kandydatów po podjęciu stosownych decyzji przez władze naszej uczelni. Dobrze, kolejne pytanie w takim razie. Kieruję je do Kasi Basisty z Welcome Pointu. When does the tuition fee has to pay? Is it possible to pay the fee in installments? Basically, the tuition fee has to be paid before the commencement of your studies. So every year before the 1st of October. It should be paid for the whole academic year. But if you are in a difficult financial situation, you can apply to the Vice Rector for Student Affairs and Quality of Teaching to a possibility of paying the tuition fee in installments. Thank you so much, Kasia. My zostaniemy w temacie pytań w języku angielskim, chociaż przez chwilę. Pytanie do Kasi Kotwicy z Biura do Spraw Rekrutacji. How does the current COVID-19 pandemic influence on the admission process at your university? In my country, final exams have been postponed. Will you take it into account? What is your advice for candidates in such situation as mine? Yes, due to the pandemic, we have all found ourselves in a very difficult situation. No one, in fact, could prepare for this unexpected challenge. Poland has also been affected, as you know. We are aware and we know about different difficulties resulting from the pandemic, as we are in a permanent contact with our candidates. We would like to ask you to contact us if you have any difficulties. Please contact us and we will consider your case on an individual basis. Unfortunately, we are not able to adapt to situation in every single country from which our candidates come. Therefore, please contact us and please visit our websites in order to find up-to-date information. Once again, I would like to stress
that we are going to be as flexible and as open as we can. Okay, thank you so much, Kasia. Pytanie do Kamila z przewodniczącego samorządu studentów. Takie zasadnicze pytanie, które pojawia się chyba zawsze. Czy na UW trudno się dostać? Owszem, to jest częste pytanie, które do nas pada. Także Mieszko, bardzo ci dziękuję. To, czy się na UW trudno dostać? Szczerze powiedziawszy, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Pytanie, jak wypadnie, oczywiście, wasza matura. Jeżeli matura pójdzie wam dobrze, no to jak najbardziej dostaniecie się na ten najlepszy uniwersytet w Polsce. Przypomnijmy, mamy najstarszy i najlepszy uniwersytet w Polsce. Tym UW może się szczycić. Nie jest trudno się, aż tak trudno się do nas dostać, jednak oczywiście musicie się bardzo dobrze skupić, żeby te matury dobrze zdać. Później w trakcie studiów oczywiście możecie się starać chociażby o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych, na które jest troszkę łatwiej się dostać, na właśnie studia stacjonarne. Dobrze, to pozostając w tym temacie, jeszcze jedno pytanie do ciebie, Kamilu. W takim razie, od czego zacząć na UW? Od czego zacząć? Ja przede wszystkim zacząłbym od tego, żeby dobrze się u nas poczuć. Żeby przyjść na kampus główny, czy na kampus Ochota, na Powiśle, na Służew, żeby pójść zobaczyć, jak wyglądają budynki, na których na co dzień będziemy przebywać. Żeby poznać swoich bliskich znajomych. Co roku jest tak, że organy samorządu studentów robią takie dni adaptacyjne. Wtedy mamy możliwość tego bezpośredniego kontaktu. Mam nadzieję, że również i w tym roku, że jednak ten koronawirus się troszkę uspokoi, ta epidemia nie będzie tak silna na przełomie września i października. Warto jest właśnie poznać swoich bliskich znajomych, ale oczywiście, gdyby była taka sytuacja, że no nie będziemy mogli się fizycznie spotkać, zapraszam na wszelkie grupy, którymi zarządza strona główna samorządu studentów na Facebooku. To są grupy rocznikowe i tam możecie znaleźć odpowiedź na nurtujące was pytania. Tam możecie się również zapoznać. Również samorządy jednostkowe robią takie grupy i tam też znajdziecie wszelkie informacje. Dziękuję bardzo, Kamilu, za wyczerpującą odpowiedź. Teraz pierwsze pytanie z Facebooka, pierwsze pytanie, które kieruję do Piotra. Zadał je Konstanty Kłosiewicz. Dzień dobry, mam pytanie, czy do rozszerzanych przedmiotów punktowanych, te, które są liczone jako obowiązkowe, czy one się dublują, czy angielski może być liczony dwa razy? Chodzi o taką sytuację właśnie, że czasem można w jednej kolumnie rekrutacyjnej jest język i w drugiej również jest język. Czy może być ten sam język na tym samym poziomie wykorzystany dwukrotnie? To zależy od tego, jak zostało to zapisane w zasadach na danym kierunku. Na niektórych kierunkach jest taka możliwość i wtedy pod tabelą z wymaganymi przedmiotami jest na zielono zaznaczona taka uwaga, że można na przykład wskazać dwa razy ten sam przedmiot na tym samym poziomie. Natomiast na większość kierunków jednak nie ma takiej możliwości i wtedy z kolei pod tabelą jest zastrzeżenie na przykład, że nie można dwa razy wskazać tego samego przedmiotu bądź tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. Oznacza to, że jeżeli na przykład w trzeciej i w czwartej kolumnie mamy wymienione języki obce, to muszą to być dwa różne języki, jeżeli mamy zastrzeżenie, że muszą być cztery różne przedmioty, bądź nie można wskazać tego samego przedmiotu dwa razy. Czyli na przykład w kolumnie trzeciej angielski, ale w kolumnie czwartej niemiecki. Mhm. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do Katarzyny Kotwicy, ale spokojnie, tym razem pytanie w języku polskim. Pyta Anna Simonian. Dzień dobry, co robić, gdy miałam napisać egzamin certyfikacyjny z języka polskiego jako obcego w czerwcu, ale przez koronawirusa odwołali go? Tak, niestety wiemy o tym, że egzaminy certyfikacyjne są odwołane. Na szczęście na wielu kierunkach, tutaj u nas na uniwersytecie, znajomość języka polskiego można potwierdzić w trakcie rozmowy lub egzaminu na wydziale. Także w takiej sytuacji przede wszystkim upewniłabym się, czy na kierunku, który Panią interesuje, przewidziano taką możliwość. Jeżeli tak, to będzie Pani miała możliwość potwierdzenia znajomości języka polskiego bezpośrednio w rekrutacji na wydziale wybranym. Dziękuję bardzo, Kasiu. Another question to Kasia Basisty from Samuel from Nigeria. With this COVID-19 pandemic,
How can we do about legalization? We are locked down in Nigeria. Can I get admission without legalization of my academic documents? Yes, we know that now the situation is really difficult for all of us, not only in Poland, but in other countries as well. To be admitted to the university, you don't need any legalization of stay. You will have to apply for a visa only after being admitted to the university. So firstly, please concentrate on choosing your field of studies, gather all the documents and result of your exams, apply for the chosen program of studies at the University of Warsaw. When you get the admissions decision, then you will be issued documents with which you will be able to apply for a visa. Probably there might be some difficulties in meetings in a consulate, or nobody knows how long the lockdown will last. But we will try to help you and to be as flexible as possible. If you have any questions according to the legalization of stay, please remember that you can always contact the welcome point of the University of Warsaw. Okay, thank you so much. Teraz pytanie do Kamila. Ono jest bardziej właśnie takie dotyczące spraw studenckich. Na jakiej zasadzie odbywa się przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne w późniejszych etapach do edukacji? Czy to w ogóle jest trudne jako tak dla studenta przeniesienie się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne? Oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli mamy dobre wyniki w nauce, jeżeli nasze oceny, które uzyskujemy z przedmiotów, które są obowiązkowe na waszym kierunku, są na tyle dobre, zwykle preferujemy tutaj piątki bądź czwórki, 4,5. Jeżeli taką średnią będziecie mieć na tyle wysoką, to wtedy jest możliwość ubiegania się do swojego kierownika jednostki dydaktycznej w drodze podania z prośbą o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne. Tak więc oczywiście gorąco was zachęcam do dobrej nauki, do tego, abyście pogłębiali swoją wiedzę i dzięki temu będziecie mogli się przenieść na pewno z jednych na drugie. Dzięki, Kamil. Pytanie do ciebie, Piotrze. Też takie podstawowe, które tutaj padło kilka razy na czacie. Czy można studiować dwa kierunki łącznie? To znaczy, czy można studiować w jednym czasie na przykład dwa kierunki stacjonarnie, a może nawet i trzy kierunki stacjonarnie? Jak najbardziej można. Z formalnego punktu widzenia nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Można już podejmować od pierwszego roku studia na większej liczbie kierunków niż jeden. Trzeba po prostu przejść na wszystkich tych kierunkach, załóżmy dwóch, postępowanie rekrutacyjne, zostać zakwalifikowanym na podstawie wyników maturalnych, złożyć dokumenty w komisji rekrutacyjnej na wydziale, czyli potwierdzić chęć podjęcia danych studiów i od października będzie można rozpocząć studia na obu kierunkach. Jest też możliwość połączenia studiów na różnych kierunkach poprzez kandydowanie dostanie się na studia międzydziedzinowe, takie jak MISH czy MISMAP na przykład. Mhm. Od razu też w takim razie dopytam o jeszcze inną kwestię, bo jak rekrutujemy się, często trzeba opłacić jakąś opłatę. I to pytanie od kandydatów, ile jest tych opłat, jak duże są to koszty? Jeśli chodzi o opłatę rekrutacyjną, to opłata jest naliczana przez system internetowej rekrutacji kandydatów za każdy zapis. Ona wynosi 85 zł, natomiast na kierunkach, na których przeprowadzone są dodatkowe egzaminy wstępne, opłata wynosi 100 zł. Zatem na przykład, jeżeli ktoś chciałby się zapisać na wspomniane wcześniej MISH i MISMAP, to system naliczy w tym przypadku 185 zł, dlatego że na MISH-u jest dodatkowy egzamin wstępny. Mm-hmm. Też swoją odpowiedzią poruszyłeś kolejne komentarze, dlatego pozwolę się ciebie jeszcze raz zapytać. Pytanie jest od Ani Stanisławskiej.
czy można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków? Tak, jak najbardziej. Na Uniwersytecie Warszawskim w postępowaniu rekrutacyjnym nie ma żadnego ograniczenia kierunków, na które można kandydować. Trzeba tylko spełnić warunki rekrutacji w postaci przedmiotów i poziomów wymaganych na danym kierunku. To jest tak naprawdę jedyne ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwość rejestracji na poszczególne kierunki. Mhm. Kamilu, teraz pytanie do ciebie. Chodzi o zajęcia z języka obcego. Nasi kandydaci pytają, czy one są odpłatne. Jakbyś mógł więcej opowiedzieć w ogóle o lektoratach na uniwersytecie, tak szczegółowo. Jasne. Na Uniwersytecie Warszawskim, tak jak już mówiłem w prezentacji, mamy około 40 różnych języków, z których możecie skorzystać, żeby się czegoś więcej nauczyć. Są 4 semestry darmowych lektoratów. Zajęcia, jak wszystkie, trwają tutaj również 1,5 godziny. Tak więc są trochę mniejsze grupy, dzięki temu jest większa indywidualizacja tych zajęć. Natomiast, tak jak powiedziałem, mamy 4 semestry darmowych lektoratów, ale gdyby ktoś chciał się jeszcze dokształcić albo poznać jakiś inny język, jest taka jak najbardziej możliwość. Wtedy należy dokupić żetony. Żetony, bo to jest taka trochę nasza wewnętrzna waluta na uniwersytecie. Po prostu je dokupujemy, a następnie możemy za pomocą nich zarejestrować się na inny lektorat. Możemy również jednocześnie być na różnych lektoratach. Mhm. Kolejne pytanie do ciebie, jest ich naprawdę sporo. Pyta bardzo Natalia, się cieszę. Świetnie. Pyta Natalia Kwitowska, jak wygląda układanie swojego planu lekcji? Czy jest taka możliwość, żeby dowolnie układać sobie zajęcia? To oczywiście zależy od jednostki, na której chcesz podjąć studia. Nie na każdym kierunku jest taka możliwość, aczkolwiek zwykle na tych największych, tak jak na przykład na prawie, jest możliwość układania własnego planu zajęć według całego tygodnia. Wtedy jest dostępna taka rejestracja. Zajęcia zwykle odbywają się od porannych godzin od 8 do późnych do godziny 20 i dowolnie można sobie wybrać wtedy takie zajęcie, na które chce się chodzić. Natomiast nie jest to na każdej jednostce, ponieważ na niektórych, zwłaszcza na tych małych kierunkach, jest wcześniej już przypisany plan, tak aby można było zrealizować ten plan dla wszystkich studentów i studentek, według oczywiście profesorów, którzy są wtedy dostępni do tego, żeby przekazać tą wiedzę. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową danej jednostki, na której chcesz studiować i wtedy możesz się dowiedzieć, czy na niej można dokonywać takiego właśnie dowolnego wyboru zajęć, czy jednak masz ją już przepisane. Dziękuję, Kamilu. Kolejne pytanie do Piotra. Mariusz Celmer pyta, czy kolejność aplikowania na kierunki studiów ma znaczenie? Pytamy o to, bo na niektórych uczelniach rzeczywiście ma. Nie, na Uniwersytecie Warszawskim to nie ma żadnego znaczenia. U nas kandydat jest kwalifikowany, brany pod uwagę na wszystkie kierunki, na które zapisał się w internetowej rekrutacji kandydatów i za które dokonał opłaty rekrutacyjnej, bo to jest warunkiem wzięcia udziału w kwalifikacji. Także nie ma żadnych pod tym względem priorytetów. Można się dostać na ten kierunek, który jest najważniejszy na naszej osobistej liście. Można się zakwalifikować na ten, który jest niżej. Później, czy podejmiemy dane studia, czy nie, to już jest nasza decyzja. Mhm. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie po angielsku do Kasi Kotwicy. I'm a foreign student currently based in Poland and I already have done my Polish notification. Do I need a form of confirmation that my documents entitles to undertake studies in Poland? It depends whether you have a foreign diploma or Polish diploma. If you have a foreign diploma, you will need an additional document confirming that you are entitled to undertake studies in Poland. However, I would recommend to contact us and ask for details. It's always easier to consider each situation when we know all the details. Mm-hmm. And another English question to Kasia Basiste. I'm from India and I would love to study at the University of Warsaw. Will you help me to obtain visa to enter Poland?
Firstly, you will have to be admitted to the University of Warsaw. So, your first aim should be to gather all the documents needed to be admitted to the university. Then, if you are accepted, you will be given a decision on admission. And then the university will issue a paper for you that can be used in application for a visa. Please read before all the requirements of the consulate in India to be prepared for the procedure. And if you have any further questions according to this matter, please contact the welcome point of the university. And we will give you advice. Thank you very much, Kasia, for such detailed information. Piotr, kolejne pytanie do ciebie, bardzo ważne, zadała Karolina Hilt. Jak będzie z tegorocznymi finalistami olimpiad przedmiotowych? Finały zostały odwołane i wszyscy laureaci zostali pozbawieni możliwości uzyskania tytułu laureata, który często zwalniał z postępowania rekrutacyjnego. Czy zasadniczych zmian w kwalifikacji finalistów, laureatów olimpiad na studia nie będzie z różnych powodów, między innymi dlatego, że na niektórych kierunkach zwolnienie z postępowania dawał wyłącznie tytuł laureata danej olimpiady, natomiast w tym roku z wiadomych względów te finały centralne się nie odbyły. Natomiast decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wszystkie osoby, które zostały do nich zakwalifikowane, otrzymały tytuł finalisty. Jednakże liczba osób, które otrzymały ten tytuł, jest większa niż w latach poprzednich, dlatego że zgodnie z regulaminami większości olimpiad, nie każdy, kto został zakwalifikowany do finału centralnego, miał zagwarantowany tytuł finalisty. Należy również pamiętać, że w postępowaniu kwalifikacyjnym biorą udział osoby, które swoje tytuły laureatów bądź finalistów uzyskały na innym etapie, w poprzednich latach, będąc na przykład w pierwszej klasie szkoły średniej. Zatem, żeby zdobyć tytuł laureata, musiały przejść cały ten etap centralny olimpiady i wykonać nieco większy wysiłek ku temu. Zatem nie ma w tym momencie podstaw, żeby jakby rozluźnić te zasady przyznawania zwolnień z postępowania, niż zostało to uchwalone wcześniej uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Mhm. Teraz trochę może prostsze pytanie i pewnie krótsze. Co w sytuacji, gdy zarejestrujemy się na kilka kierunków studiów, dokonamy opłaty rekrutacyjnej, ale potem nie dostaniemy się na te kierunki albo no, nie będziemy chcieli z nich skorzystać? Czy w takiej sytuacji opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona? Jeżeli nie, to może opowiedz o sytuacjach, w których taka opłata może zostać zwrócona. Mhm. Odpowiadając na pierwszą część pytania, nie, w takim przypadku opłata nie zostanie zwrócona, ponieważ wniesienie jej jest warunkiem wzięcia pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i niezależnie od tego, jaki będzie wynik tego postępowania, czyli czy się na studia dostaniemy, czy nie, nie jest ona zwracana. Tak samo się dzieje, jeżeli ktoś został zakwalifikowany na studia, punktów wystarczyło, ale postanowił, przepraszam, wybrać na przykład inną uczelnię, wtedy też opłata nie jest zwracana. Kiedy może być zwrócona? Może być zwrócona wtedy, jeżeli przed zakończeniem zapisów na Uniwersytet Warszawski, przed zakończeniem rejestracji internetowej, wypiszemy się ze wszystkich kierunków, na które byliśmy zapisani, wtedy będziemy mieli na swoim koncie rejestracyjnym nadpłatę i o zwrot takiej nadpłaty jak najbardziej można się ubiegać. Należy wtedy przysłać podanie z prośbą o zwrot tej opłaty rekrutacyjnej do Biura do Spraw Rekrutacji.
Dziękuję bardzo, Piotrze. Teraz pytanie od Zofii Rozbieckiej. W zasadzie czuję się wywołany wręcz do odpowiedzi, bo pyta, a jak wygląda w praktyce studiowanie dwóch kierunków i łączenie obu planów? To co prawda już za mną, bo skończyłem studia 2 lata temu, natomiast był taki czas, że rzeczywiście studiowałem 2 kierunki i co w takiej sytuacji zrobić? Otóż odpowiedź jest prosta, staramy się tak zarejestrować na zajęcia, by móc pogodzić wszystkie zajęcia na obu kierunkach, a kiedy jest to niemożliwe, bo czasami tak się też zdarza, że te zajęcia się po prostu nakładają, wtedy jest opcja na przykład indywidualnego trybu studiowania czy indywidualnego trybu zaliczania przedmiotów i w ten sposób można też jakby zaliczyć te przedmioty, ale trochę w inny sposób, niekoniecznie uczęszczając stacjonarnie w zajęciach w sali. Przechodząc dalej do kolejnych pytań, pytanie do Kamila z samorządu studentów. Właśnie, czy warto zaangażować się w działanie samorządu? Może coś więcej opowiedz o samorządzie studentów. No oczywiście jest warto się angażować. Po to jesteśmy studentami i studentkami, żeby mimo wszystko poza tą nauką, która jest na co dzień ważna, także angażować się i dać coś innym ludziom od siebie, ponieważ nasze projekty, które robimy, czy to obojętnie, czy to są takie standowe, stacjonarne, czy bardziej kulturalne, czy już te charakteryzujące się wolontariatem, albo te dydaktyką, niezależnie zawsze możemy dać coś od siebie, pokazać się z lepszej strony. Oczywiście robiąc takie wielkie projekty, jak na przykład Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego, albo organizując wyjazdy na blisko paręset osób, mamy możliwość również pogłębiania swoich umiejętności. Samorząd daje wielki wachlarz, bo to są i kwestie organizacyjne, to są także kwestie finansowe. Tutaj jakby no nie było, wszystkie pieniądze, którymi obracamy, są pieniędzmi publicznymi. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby w tych regulacjach państwowych się odnaleźć. Ponadto oczywiście możliwość występów czy prezentacji jakichkolwiek, to daje taką możliwość łatwego później tłumaczenia innym, łatwiejszej rozmowy, czy bycie właśnie prezenterem w telewizji dzięki pracy w Uniwerek TV. Także jest naprawdę wiele możliwości, z których warto skorzystać, wiele pól rozwoju i po prostu dzięki temu, że się działa w samorządzie, można być szczęśliwym. Od razu Maja Tkaczyk zadaje pytanie, czy każdy student może dostać się do samorządu lub do telewizji, radia? Jak wygląda dołączanie na przykład do samorządu? Znaczy tak, po pierwsze wszyscy studenci i studentki tworzą samorząd studentów. Natomiast organy, o których mowa, komisje, czy to kultury, promocji, czy właśnie Uniwerek TV, albo UWHIR, tudzież inne organizacje, to są organy, w których możemy się realizować. I do nich zwykle jest rekrutacja, rekrutacja otwarta, najczęściej na jesieni, to jest w okolicach listopada, może czasami trochę później, trochę wcześniej, w zależności od tego, jak się układa plan roku akademickiego. Taka rekrutacja jest często wieloetapowa, najpierw jest to dowolne zgłaszanie się chętnych, później jest jakaś weryfikacja, rozmowy wstępne i tak dalej, aż w końcu próbne na przykład drobne projekty, jakieś kazusy do rozwiązania, różnie w zależności od tego, gdzie chcemy się dostać. No i efekt finalny jest taki, że najlepsze osoby, ale to jest oczywiście duża grupa, żebym nie mówił, że to jest jakaś elita. Nie, jesteśmy otwarci. Ta duża grupa osób później może działać dla wszystkich. Nasze komisje są naprawdę liczne. W samorządzie centralnym mowa tutaj jest na przykład o takich liczbach jak 100, ponad 100 osób. Mhm. Dziękuję bardzo, Kamilu. Mamy też pytanie, this is another question in English, Mardon Bank asks us, when there will be the English part? So the English part will be in 15 minutes, stay tuned. So another question, teraz pytanie do Kasi Kotwicy o maturę międzynarodową i też egzaminy IB, bo tutaj też jest ten problem, że zostało one odwołane i pytanie, co w takiej sytuacji? Owszem, egzaminy IB, matury międzynarodowe zostały odwołane, niemniej dostaniecie dokument na zakończenie waszej nauki z waszymi ocenami, z dotychczasowymi wynikami.
więc po prostu będziecie brać udział w rekrutacji z tym dokumentem, który otrzymacie w swoich szkołach. Mhm. Dziękuję bardzo za krótką, ale bardzo zwięzłą odpowiedź. Pytacie co jakiś czas nas tutaj na czacie o to, czy spotkanie danego kierunku odbędzie się. Polecamy wam przede wszystkim sprawdzenie linku, który jest w podpiętym komentarzu pod tą transmisją. Ten sam link też jest dostępny na naszym wydarzeniu Dzień Otwarty UW Online. Tam znajdziecie szczegółowo wszystkie nasze spotkania wypisane zgodnie z alfabetyczną listą kierunków studiów na UW. Pytanie teraz ponownie do Kamila Bonasa. Wróćmy. Kwestia ogunów, żeby trochę opowiedzieć o tych przedmiotach ogólnouniwersyteckich. Czy to jest tak, że można sobie wybrać dowolne zajęcia, czy są jakieś narzucone, czy trzeba za to płacić? Proszę, opowiedz nam o tym kilka słów. Dobrze, to tak. Po pierwsze, na Uniwersytecie Warszawskim mamy oguny, czyli przedmioty ogólnouniwersyteckie, a także spece. To są przedmioty, które są już bardziej specjalizacyjne, wyodrębnione dla poszczególnych jednostek. No i teraz tak, jeżeli nawet jesteśmy studentem przykładowo muzykologii, mamy możliwość, żeby pójść na zajęcia związane z ekonomią. Później wielkie instytucje, takie jak chociażby korporacje, największe firmy na świecie, chętnie zapraszają w swoje szeregi osoby tak jakby, które mają doświadczenie i skończyły studia chociażby na ekonomii, ale właśnie na muzykologii, które mają też doświadczenie w jakichś zagłębiach finansowych, ponieważ różne osoby z różnych kierunków mają możliwość lepszej współpracy później w grupie. Dlatego jest taka możliwość na Uniwersytecie Warszawskim, aby studiować, uczyć się według innych trochę przedmiotów niż te przypisane do waszego programu studiów. Tak więc ta pula jest olbrzymia. Musimy co prawda wyrobić pewną liczbę punktów, które są przyznawane, punktów ECTS, które są przyznawane właśnie za takie ogólne albo spece. To wszystko zależy oczywiście od warunkowań waszych jednostek, dlatego należy później sprawdzić wszelkie kryteria, które są niezbędne do tego, żeby spełnić je. Natomiast od razu też zaznaczam, że warto nawet wyrobić trochę więcej tego, niż jest przewidziane jako obowiązkowe. I tu mamy tą możliwość, także serdecznie, gorąco zapraszam i zachęcam do tego. Ja sam takich ogólnów miałem kilka, czy to na socjologii, czy bardziej już takie historyczne. Także mam nadzieję, że wy również z tego skorzystacie. Pula jest olbrzymia. Dobrze, czas teraz na pytanie do Piotra. Tutaj jest taka prośba o zrobienie mini wprowadzenia dotyczącego właśnie przeliczania tych punktów. Wiem, że Monika w swojej prezentacji już o tym mówiła, natomiast warto na pewno przypomnieć tę kwestię, jak przeliczać punkty z matur na wynik rekrutacyjny. No to wbrew pozorom jest bardzo proste. W każdej tabeli z wymaganymi przedmiotami mamy podany współczynnik dla poszczególnych warunków, współczynnik, po którym przeliczana jest podstawa, a po którym przeliczane jest rozszerzenie. Podstawa zawsze jest przeliczana razy 0,6, rozszerzenie zawsze razy 1. Ponadto każdy przedmiot brany pod uwagę w rekrutacji ma swoją wagę. Jeżeli założymy, że na przykład na danym kierunku język polski ma wagę 10%, kandydat zdawał ten przedmiot na rozszerzeniu, uzyskał z rozszerzenia 100%, zatem łatwo policzymy, mnożąc 100 razy 1 mamy cały czas 100 i nawet następnie mnożymy przez wagę języka polskiego, czyli 10%, czyli 10 punktów otrzymujemy za język polski. W ten sam sposób obliczamy wyniki cząstkowe poszczególnych z innych przedmiotów, z matematyki, z języka obcego, z przedmiotu do wyboru. Jeżeli są 4 na danym kierunku, sumujemy i to jest wynik końcowy kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Co ważne, trzeba też zwrócić uwagę, że na każdych studiach jest w zasadach rekrutacji wskazany minimalny próg kwalifikacyjny. Jeżeli po obliczeniu swoich wyników nie będziemy przekraczali tego progu, na przykład 50 punktów na studia stacjonarne, co najmniej 50,
to nie dostaniemy się na dany kierunek studiów, nawet jeżeli zostałyby wolne miejsca. Okej, dziękuję bardzo. Teraz też pytanie od Jany. Ja pozwolę się sobie na nie odpowiedzieć, bo jest bardzo proste. Czy ta transmisja będzie zapisana? Otóż oczywiście ta transmisja będzie dostępna na Facebooku także po zakończeniu dnia otwartego online, ale to nie znaczy, że to jest czas na rezygnację z tej transmisji. Wręcz przeciwnie, zostańcie z nami jeszcze, bo czekają Was kolejne ważne informacje. Kolejne pytanie, tak próbuję sobie szukać. Pytanie do Katarzyny Kotwicy. Pyta Justyna Baran, czy osoby z Polski mogą startować na kierunki w języku angielskim? Jeśli tak, to jakie są wymogi? Oczywiście, wszyscy kandydaci mogą brać udział w rekrutacji na kierunki w języku angielskim. Warunkiem jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Można to zrobić albo przedstawiając jeden z akceptowanych tutaj u nas na uniwersytecie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Wśród tych dokumentów mamy takie popularne certyfikaty jak Cambridge B2, IELTS, TOEFL, również matura międzynarodowa potwierdza znajomość języka angielskiego. Natomiast na niektórych kierunkach przewidziano rozmowy sprawdziany, które sprawdzają, potwierdzają znajomość języka angielskiego u kandydatów, którzy nie dysponują takim certyfikatem. Także przede wszystkim trzeba w wymaganiach do danego kierunku sprawdzić, w jaki sposób na tym kierunku potwierdzana jest znajomość języka angielskiego. Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Teraz pytanie do Kasi Persisty. So another question to Kasia. Are you ready? Yes, I'm waiting. You're ready. Tell something about Welcome Point. How can Welcome Point help to international candidates? Mm-hmm. Very good question. Thank you for that. The Welcome Point is open for all international candidates, students, PhD students, and visitors at the university. We are trying to help you, firstly, with information. I encourage you to have a look at our website, www.welcome.uw.edu.pl. We gathered, I think, that all important information about studies, but not only, also about Warsaw, Poland, about all the things that are important when you start studies in a new country. We are also in touch with candidates and students via email, Facebook groups, welcome at the University of Warsaw, which I encourage you to join. We also answer your emails, and you ask so students and candidates ask about very various things. We also try to help with legalization of stay in Poland and give advice on getting visa. During the academic year, we also organize workshops and information meetings to help you with other matters. Mm-hmm. Okay. Już powoli kończymy tę sesję Q&A. To jest czas na wasze ostatnie pytania. Don't forget about your question. This is the final time to ask about something. Pytanie do Kamila Bonasa. Mówiliśmy o lektoratach, mówiliśmy o gunach, więc czas oczywiście i na WF-y. Czy można sobie wybrać jakąś dowolną dyscyplinę? Czy to jest taki WF jak w szkole, że mamy jedne zajęcia? Opowiedz coś o tym. Nie, oczywiście to nie wygląda tak jak w szkole, spokojnie. WF-y są na Uniwersytecie Warszawskim naprawdę na bardzo dobrym poziomie, obojętnie czy mówimy to o infrastrukturze, którą mamy, bądź z której korzystamy z zewnętrznych miejsc, ale przede wszystkim, co ważne, taki WF jest miejscem, gdzie musimy się trochę poruszać. To nie jest tak, że będziemy wszyscy olimpijczykami i musimy spełnić wymogi jakieś nie wiadomo jak wygórowane,
kurowane. Chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć tą aktywność, żeby się cieszyć z tego, dlatego warto jest z tych WF-ów korzystać. Oczywiście musimy wyrobić obowiązkowe 3 semestry na studiach stacjonarnych, dlatego ważne jest, żebyście wcześniej zobaczyli, co ewentualnie pasuje do waszego planu zajęć, na które możecie się zarejestrować, a jest ich bardzo dużo. Ja polecam osobiście jazdę konną, ewentualnie szermierkę w nowoczesnych pomieszczeniach w Bibliotece Uniwersyteckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Kamilu, za kompleksową odpowiedź. To było ostatnie pytanie z sesji Q&A. Obiecałem więcej, ale tu koleżanki i koledzy z reżyserki powiedzieli, że już musimy kończyć tę część, ale nie martwcie się, my odpowiemy na wszystkie wasze pytania pod transmisją. Cały czas też możecie je zadawać, a kandydatów z zagranicy czeka też kolejna część dedykowana właśnie im. Zanim przejdziemy do tej właśnie ostatniej części naszego dnia otwartego online, adresowanej do kandydatów z zagranicy, chciałbym jeszcze raz przypomnieć o spotkaniach online, które znajdziecie w podpiętym linku na naszej transmisji. Ten link też jest dostępny na naszym wydarzeniu Dnia Otwartego Online. Tam znajdziecie wszystkie kierunki studiów wypisane alfabetycznie i informacje zarówno o tym, kiedy i gdzie odbędzie się to spotkanie online oraz dla każdego kierunku jest dodatkowa informacja w postaci prezentacji multimedialnej, którą możecie sobie obejrzeć. To też dodatkowe i bardzo ciekawe kompendium wiedzy o danych studiach. Zachęcam was także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Koniecznie odwiedzenia naszego Instagrama Uniwersytet Warszawski. Tam znajdziecie materiały z backstage'u dzisiejszego Dnia Otwartego. Oczywiście też zachęcamy was do polubienia naszych profili na LinkedInie i Twitterze. Thank you for all your comments. I hope that we answer your question. If we don't discuss some topics, don't worry. We reply all your comments after live stream. The last part is dedicated straight to you for our English-speaking viewers. Let's start the English corner. A special time when we tell you all important information about the University of Warsaw visa applying or admission procedure. Watch us carefully and stay with us, of course. So please welcome Mrs. Katarzyna Basiste. Hello. I hope that wherever you are, you stay safe at home and you're planning your brilliant career that starts at the University of Warsaw. I will tell you a couple of words about the university, about Poland, and about all the important things that are needed at the beginning of your studies abroad. Let me tell you a couple of words about our country at the beginning. Poland is the 7th largest country in Europe. It is a member of the European Union and Schengen area. That means that it's very easy to travel around Europe when you are already in Poland. Polish academic tradition goes back to the mid-14th century. Now we have 132 public higher education institutions and many more private education institutions. There is 1,300,000 students in Poland, and among them 73,000 international students from over 150 countries. So it's really multicultural community. The University of Warsaw is located in the capital city of Poland that has almost 2 million inhabitants and that welcomes more than 8 million tourists every year. It's a very energetic city with 150 cinemas, theaters, museums, cultural institutions, and music venues. There is 80 parks. Yes, this is a very green city, and everyone who comes to Warsaw can easily notice that there is a lot of green areas, even in the center of the city. There is also 450 kilometers of bike
trials in Warsaw. There is 15 public higher education institutions and 240,000 students in Warsaw, what means that there is more students in Warsaw than in Berlin or Prague, which is incredible. According to the QS Best Student Cities ranking, Warsaw was placed on 51st place in 2019. The University of Warsaw was founded in 1816. It is the largest university in Poland and the best one. We are not only the best university in Poland, but we are also in the top 3% of universities in the world. We are very proud to belong to 4EU Plus Alliance, to be among the Nature Rising Stars, and to be granted the HR Excellence Research Award. The University of Warsaw graduates have won 6 Nobel Prizes. The University of Warsaw is very active in international cooperation. We have 800 international partners from all over the world. We are in 100 international networks and societies. And we are the most active university in Poland in international cooperation. That means that when you are become a student of the University of Warsaw, you can have part of your studies abroad in one of many countries and many higher education institutions. You can also participate in some workshops abroad. You can go for summer school or have your traineeship abroad. As I told you before, we are very proud to be a member of 4EU Plus Alliance, together with the Charles University in Prague, in Czech Republic, Heidelberg University in Germany, the University of Milan in Italy, University of Copenhagen in Denmark, and Sorbonne University in France. Together with our partners, we are trying to build one common area of cooperation, mobility, and place for common research and education. The University of the university's community is very big. If you would like to gather all the people, all the members of the university, staff and students, we would fill in the biggest stadium in Poland, the National Stadium. There is 50,000 members of the university community, almost 43,000 students, among them almost 5,000 international students. I hope that you become one of them soon. University life is concentrated on 3 campuses. The main campus is a historic seat of the university, and it's located in the heart of Warsaw. We are proud of our historic buildings from 17th century. On the other hand, there is Ochota campus with science and natural science and with state-of-the-art laboratories. The third one is Służewiec campus, home of the Faculty of Management and part of the Faculty of Applied Linguistics. A couple of words more about Krakowskie Przedmieście Street, where we are now, on the main campus of the university. It's part of the Royal Route.
For several centuries, Krakowskie Przedmieście has been one of the most representative arteries in Warsaw. And it's not only a part of the old town, but also the center of social life in Warsaw. Okay, so let's go to some practical information. The academic year is divided into two semesters. The winter semester starts in October and lasts until February. The summer semester lasts, classes are held until June, then there is academic, there is exam session and holidays, and then in September receipt exam session. One more very important practical information, accommodation. The University of Warsaw has 6 dormitories situated in various parts of the city. Each of them has a quiet study lounge, TV room, laundry facilities, and monthly rent ranges from 70 to 150 euros. When you become a student of the university, you will be given a student card that not only confirms your affiliation to the university, but also gives you possibility to have some discounts on public transport, restaurants, cinemas or theaters. There is no studying without the library, but the University of Warsaw Library is particular. It offers over 6 million volumes, open stacks with half a million items, a rich collection of databases, and it's located in a beautiful building with a rooftop garden with beautiful view. Students may learn up to 41 languages, foreign languages, at the University of Warsaw. Those more popular, such as English, Spanish, French, and the, those less known, Hungarian, Indonesian, Hebrew. And when you are already in Poland, you should at least try to learn our difficult, yes, but beautiful language. There is the Center of Polish Language and Culture for Foreigners, Polonikum, and as a foreign student, you will have a possibility to study there for free. I suppose that one of you, of the questions that you are having now is, will I have a job after graduation? So I have good news for you. 94% of former students of the University of Warsaw find job within a year from graduation. And we know that it's very important. That is why at the university there is incubator, which offers well-equipped facilities, help in setting up your business, NGO or startup. It also provides workshops and individual mentoring. There is also the career office of the university that helps in building your career or working on your CV. When you are already done with your classes, when your career is planned, it's time to think about acting for the society. And at the university, we have the volunteer center that offers wide range of possibilities to be engaged in various volunteering jobs. There's a lot of talented people with passion at the university. They can meet in a choir, theater, dance group, sports association. There is also a lot of student organizations. There is a student union, Erasmus Student Network, and around 200 scientific circles
that are organized by students, supervised by professors, and given also some funding from the university. Of course, we cannot forget about our bodies. It's a very important and significant also now during the lockdown and at the university, the physical education and sports center gives you possibility to actively practice around 30 disciplines. We are aware that you might encounter some problems while being at the university in a foreign country, but don't worry, we are prepared to help you. There's a lot of units and institutions at the university, such as Ombudsman, Equal Opportunity Chief Specialist, Center for Disputes and Conflict Resolution, Academic Legal Counseling, Legal Clinic, Office for Persons with Disabilities, or Psychological Counseling Center, and of course the Welcome Point where I work, that will always be ready to help you. And just to finish with some very optimistic information, every year in May, our Students' Union organizes a big, huge festival with concerts and events. Unfortunately, this year, due to the outbreak, it had to be postponed, but let's hope that we can meet in next year, in May, with you in one of the concerts or events at Juvenalia, the Students' Festival. If you have more questions, you are always welcome to contact the Welcome Point of the University of Warsaw. Thank you for your attention. Thank you so much, Kasia, for your presentation. Now it's time for admission rules, which present Mrs. Katarzyna Kotwica from the UW Admissions Office. Katarzyna, the pleasure is ours, but the stage is yours. Hello, everyone. Welcome to our English Corner. As you already know, I represent the admissions office of the University of Warsaw, more precisely the international section. And now I will present educational offer of the University of Warsaw conducted in English language. So just for the short introduction, the University of Warsaw offers studies in the areas of humanities, social sciences, and natural sciences. We offer first and second cycle of studies, which means bachelor and master level. We offer long cycle master studies lasting 5 years. The University of Warsaw offers doctoral and MBA studies. We offer studies in the form of full-time and part-time. Part-time means evening and extramural classes. At bachelor, so at undergraduate level, our offer of programs in English is following. It's American studies, archaeology, English studies, European politics and economics, finance, international investment and accounting, philosophy, undergraduate program in international relations, and undergraduate program in political science. Psychology is a unique program conducted in English language at the University of Warsaw, which is conducted as long cycle master program lasting 5 years. At second cycle, so at graduate master level, educational offer of programs in English is even bigger. We offer American studies, archaeology, chemistry, cognitive science, data science and business analytics, English studies, environmental management, graduate program in international relations, graduate program in political science, graduate program in teaching English to young learners, humanitarian action, international business program, international economics, master in food systems, oriental studies, physics, quantitative finance,
and sustainable development. As you can see, this offer is really wide, so everybody can choose something for them. As I said before, I work at the admissions office, which is the central administrative unit coordinating admission process for long-term studies at the University of Warsaw. Our main tasks are information service for candidates, as well as coordination of online registration for studies. We also offer support for faculties in the process of recruitment of candidates for studies. So, as the admission procedure is the main topic of my presentation, I would like now to go to the admission procedure step by step. As we can see, the procedure consists of five steps. First of all candidates are asked to register online at the website of Internet Recruitment of Candidates. The address is irk.uw.edu.pl. Then all candidates should complete personal information and provide some information on their address, education, and so on. Then candidates should attach scans of documents required in the qualification procedure. This might be diplomas, language certificates, and any other documents which might be required in the qualification. Then candidates should choose the program of study or programs, because you can choose as many programs as you want. Then at the end of this step, all candidates should pay the application fee. Please remember to pay the application fee after the registration for studies, not before but after. Please also remember that only applications with paid application fee are complete. After this step one, so after the online registration, we go to the step two, which is participation in the qualification procedure. Qualification procedure is conducted at the faculties by admission committees. Then we go to the step three, announcement of the results. On the day of the announcement of results, please check information at your registration account. You will find information whether you are qualified for studies. If information is positive, so if you are qualified for studies, please remember to submit a complete set of required documents at the faculty in order to complete the admission process. Please remember that non-submission of documents at the faculty within the set deadline means resignation from studies. After the whole procedure, candidates who submitted all required documents and do not have a Polish citizenship receive a formal decision on admission to studies. Now I would like to proceed to some details. At your registration account, you will find the section International Candidate, which is dedicated to candidates with foreign citizenship. In this section, you will be asked to provide information on your legal status in Poland. We have some examples of this information. It might be, for example, holding a valid card of the Pole, a permanent residence permit in Poland. It may be citizenship of the EU country, or, for example, being a family member of a Polish citizen. Please remember that if you choose any of those options, you should submit a document confirming your legal status in Poland at your registration account. However, if you do not find a condition for you, if you see that you do not meet any of those conditions, you should also choose the appropriate option. In this case, of course, there is no need to attach any documents at your registration account. Another important step for candidates for foreign candidates is marking an appropriate source of education financing. Before choosing a field of study at your registration account, you will be asked to mark the appropriate source of education financing. We have a few options. First and basic is I will pay for studies on my own,
Of course, if studies are paid. However, candidates who apply for the Polish National Agency for Academic Exchange Scholarship or already have such a scholarship should also choose a special option for them. The last option is I am authorized to be not charged with tuition fee for programs conducted in Polish language and for programs which are full-time. Please remember that this option regards only to programs in Polish. And this last category, we have mainly persons mentioned in our previous slide. So, for example, holders of valid card of the Pole. Okay, after choosing the appropriate source of education financing and after choosing the program of study, we go to the qualification procedure. As I said before, all candidates who are registered for studies and paid the application fee participate in the qualification procedure. This process can be based, for example, on calculating of your high school diploma results or your higher education diploma results, depending on the level of study for which you apply. At some programs, there might be entrance exams or qualification interviews. Presenting a language certificate can also be required, or some other criteria are also provided at some specific programs of studies. Please always check the admission criteria for your chosen program of study at the website of the Internet Recruitment of Candidates. As my presentation regards studying in English, I would like to show the conditions of applying for studies in English. First of all, candidates are asked to submit an English language certificate at least at B2 level or a document confirming graduation from high school or university with a language with English as a language of instruction. However, at some cases, some entrance exams or qualification interviews are provided. It also depends on the level of study. So please check carefully this information at the website of Internet Recruitment of Candidates. The full list of English language certificates can be found at the website of my office, of the admissions office. Here we can see the list of those certificates. As you can see, Polish New Maturity Exam, English language at advanced level passed at least 60%, is also one of those documents which prove your knowledge of English at B2 level at least. At the list of certificates, we have also IELTS, TOEFL, Cambridge B2 certificates, and many more documents. Please check at the website whether your document, whether your certificate meets our requirements. Now let's go to required documents. Candidates who are qualified for studies and would like to undertake studies should submit required documents at the faculty. The most important documents are original of high school diploma or original of higher education diploma, depending on the level of studies. Legalization and apostille to the diploma is also required, as well as documents stating that the diploma entitles to undertake studies conducted in English language. Please remember that submission, a complete set of required documents, is a condition to be admitted to studies. Without submission of documents, you will not be able to receive a decision on admission. Please check a full list of required documents at our website. Now a few words about payments. As I said at the beginning, application fee should be paid at this stage of admission procedure. It is 85 Polish zlotys or 100 Polish zlotys for some programs with an entrance exams. Candidates who are qualified, admitted, and would like to undertake studies should also, of course, pay the tuition fee, which ranges for programs in English from 3,000 Polish zlotys to 6,000 euros. However,
Some programs conducted in English language are free of charge for all students, regardless of the country of their origin. Here we can see detailed information on tuition fees. We can see that some programs, I mean of course full-time programs conducted in English, are free of charge for all. A list of tuition fees is also can be found at the website of the admissions office. At the end, some important information for candidates who would like to apply for studies in English, but they do not have an English certificate or would like to improve their skills. The University of Warsaw offers the Foundation Year Program, which is an intensive course in English language for foreigners. In order to apply, you should have proficiency in English at B1 level at least, and during the course, you will improve your skills up to B2 level. If you are interested, please contact for details the Office for Student Affairs. Here you see important contacts. At the top, there is the admissions office, my office. Please do not hesitate to contact us in case of any questions regarding the admission procedure and in case of any difficulties. Below we have the contacts of Office for Student Affairs, which might be also helpful in social issues, and Center of Foreign Language and Culture for Foreigners, which offers courses in Polish language. Thank you once again for your attention and hope to see you soon in October at our university. Thank you. O, przepraszam. Thanks for such an important details. That was the last presentation during the University of Warsaw Open Day Online. Thank you once again for watching us, and we encourage you to visit our Facebook event and check out faculties and units presentations and join units meetings as well. As I said, all useful links you can easily find on Facebook event page. Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram, where you can watch the backstage of today's Open Day Online. Thank you so much and see you at the University of Warsaw. Raz jeszcze przypominamy o spotkaniach jednostek, spotkania wydziałów, które znajdziecie na naszym wydarzeniu Dnia Otwartego UW Online, oraz link też znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tą transmisją. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na Uniwersytecie Warszawskim.